Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Zasady planowania żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Posiłek jest miarą ilości spożywanego pokarmu oraz jego zestawieniem w potrawie. Każdy posiłek w ciągu dnia ma ogromny wpływ na jakość dostarczanych składników pokarmowych dla organizmu człowieka. Przy planowaniu należy zapewnić posiłki pełnowartościowe o urozmaiconej technice sporządzania, smaczne, uwzględniające upodobania konsumentów i możliwości finansowe. Prawidłowy dobór posiłków ma na celu dostarczyć właściwą wartość odżywczą i energetyczną, umożliwić prawidłowy rozwój i dobry stan zdrowia, zapewnić wysoką sprawność fizyczną i psychiczną. Zapoznaj się z tabelą prezentującą procentowy udział poszczególnych posiłków w pokryciu dobowego zapotrzebowania kalorycznego. Jak wynika z prezentowanej tabeli, sugerowana liczba posiłków w ciągu dnia to dla dorosłych zazwyczaj 3 lub 4 posiłki, dla dzieci i młodzieży 4 lub 5 posiłków w ciągu dnia. Najwyższy udział w pokryciu dobowego zapotrzebowania kalorycznego ma śniadanie oraz obiad. Przerwy między posiłkami powinny wynosić od 3 do 5 godzin. Zbyt długie przerwy powodują występowanie objawów zmęczenia, osłabienia, ociężałości, zmniejszenia wydajności pracy. Ważne jest, by posiłki w miarę możliwości były spożywane o stałych porach. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Organizm potrzebuje pełnowartościowego posiłku, który pokryje około 30% dobowego zapotrzebowania kalorycznego. W skład śniadania powinny wchodzić gorące zupy mleczne, napoje mleczne, pieczywo mieszane, produkty zwierzęce zawierające pełnowartościowe białko oraz produkty witaminowe, takie jak owoce i warzywa. Powinno być urozmaicone pod względem produktów i kolorystyki. Dzięki takiemu zestawieniu na pewno dostarczymy wszelkich niezbędnych składników pokarmowych potrzebnych dla organizmu po nocy. Drugie śniadanie jest posiłkiem niezbędnym zwłaszcza w żywieniu dzieci i młodzieży. Może być mniej obfite, ale składające się z pełnowartościowych produktów tak, aby możliwym było uzupełnienie przez organizm niedoborów pokarmowych. Szybki, lekki posiłek spożywany w trakcie krótkiej przerwy obiadowej. Znaczeniowo odpowiednik polskiej przekąski między śniadaniem a obiadem. Drugie śniadanie. Jest obfitym, pełnowartościowym posiłkiem składającym się z gorących dań. Powinien zawierać produkty białkowe, pochodzenia zwierzęcego, dużo warzyw i owoców, produkty bogate w błonnik. Należy unikać powtórzenia produktów skrobiowych w zupie i drugim daniu. Deser dopełnia wartość odżywczą całego zestawu. Może nim być kompot. Ma zastosowanie przy planowaniu 5, a nawet 6 posiłków w ciągu dnia, zazwyczaj w żywieniu dzieci i młodzieży. Na podwieczorek podaje się zwykle potrawy z owoców i ciast, ale także warzyw. Nie powinien być posiłkiem wysokokalorycznym. Jest ostatnim posiłkiem przed przerwą nocną, dlatego powinna być skromna pod względem wartości energetycznej, ale jednocześnie lekkostrawna, nieobciążająca przewodu pokarmowego i obfitująca w niezbędne składniki odżywcze. Kolacja powinna być spożywana na 2 lub 3 godziny przed snem. Godne polecenia jest podawanie potraw gorących, stanowiących urozmaicenie naszych jadłospisów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.